Prawdziwa moja miłość nazywa się Heinrich. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Iś nazywa się Heinrich. Także pokazy taneczne i sportowe, także dużo się dzieje. Po raz drugi pytam się, czy płyta z kursem tańca kroczy. Moi drodzy, szlakie kuchni kaszubskiej, moi drodzy. Złotych, 5 złotych. Za 2-kilogramową świnkę z jednogroszówkami. 10 czy ile? 5 złotych? 10? Dobra, dycha jest pierwsza. 2 dychy. 20 złotych na razie. Myślę, że spokojnie 30 złotych za świnkę z garbonką. 50 złotych, brawo! 52! 52, dobra. Macie tyle pieniędzy, dziewczyny? 50 złotych. 80. 80 złotych za skarbonkę. Jest po prawej stronie. 90? Pani Sylwia daje 90. Czy ty, o, Pola mówi 100, brawo! Na tą skarbonkę pamiętajcie, że oprócz tego mamy kilka innych atrakcji. Ale skarbonka też jest bardzo cenna. 100 po raz drugi. I ostatnie moje słowo, 100 po raz trzeci, wygrała Pola, brawo! Brawo, za 100 złotych! Kasa? Pola, stówę kładź na stolik, a teraz dwie rączki, bo to ciężka sprawa. Brawo, brawo dla Poli, proszę Państwa, brawo! Dobrze, rozgrzewka myślę całkiem dobrze przeszła. To co, książka czy ryngraf? Może książka? W czasie, że odwód to będzie rewelacja, żebyśmy nie dowiedzieli, a byli cały czas tutaj raz. Za 8 zł po raz pierwszy. Słucham pana? 10 zł. Mamy 10 zł. Przebija do 20 zł. 25, dziękuję bardzo. Czy u góry ktoś licytuje? Bo ja państwa obserwuję i góra jest bardzo bierna, jak to ma. Słucham? 30 zł po raz pierwszy. Czy młodszy brat pana chciał coś powiedzieć? Nie przebija. Bardzo proszę, 50 zł pan w prawym kącie sali. Kto jeszcze chciałby się załapać może u góry? Ktoś w tej licytacji to ma jeszcze okazję. 50 zł po raz drugi. 60 zł. 60 było po raz drugi, a zatem 60 po raz trzeci. Jest jeszcze jeden taki kubeczek. Fuczka jest takim wizerunkiem gdyńskiego policyjnego programu prewencyjnego. Mamy 3 egzemplarze tej foczki na tej licytacji. W zeszłym roku cieszyły się dużym powodzeniem. Można ją wykorzystać w różnych celach. Można ją wieczorem przytulić. Ona po 22 w Wigilię mówi. I 29 lutego zwalnia z mandatów karnych na terenie Gdyni. 20 zł. No to zacznijmy od mandatu 20-złotowego. 20 zł. Mamy 20 zł za tę piękną, sympatyczną foczkę Gdyni. Słucham? Gdzie pan jest? A, góra się uaktywniła.
Dziękuję bardzo. Góra jest aktywna. Bardzo dziękuję, że Państwo wzięli do serca tą reprymendę w tamtej pierwszej części licytacji. 40 zł po raz pierwszy od chorąży Akademii Marynarki Wojennej. 40 zł po raz pierwszy. 50 zł mam tutaj, pierwsze zauważone. Jeszcze 60 zł. Mamy 70 zł. Słucham? 100 zł z zabaru, proszę Państwa. I obserwuję uważnie. Spod filara 120 zł. Tylko że trzeba mieć tyle. 150 zł za baru, 150 zł po raz drugi i 150 zł pod chorążowie. Co pan tyłem teraz stoi tam? 150 zł po raz trzeci kupił bar. A dodajmy, bo panu komendantowi Leksyckiemu nie wypadało tego powiedzieć, ale to jest trochę taki szkaplerz, tu tylko trzeba dorobić łańcuszek i jak się z tym jedzie, to nie tylko 22 lutego, ale przez cały rok się nie płaci żadnych mandatów. Co więcej, patrol, który zaniepokoi kogoś, który jedzie z takim szkaplerzem, sam wypłaca dole takiemu kierowcy. Także bardzo proszę. W tej sytuacji, panie komendancie, chyba zgodzi się pan, że stuwa to jest... Minimum. Ja to liczę. Proszę państwa, 100 zł po raz pierwszy. Niesamowita okazja. 150, bardzo dziękuję. 150 zł po raz pierwszy. 200. 200 zł, pan? 250, 300 zł. To jest prawidłowa reakcja na 250. Proszę państwa, myśmy może niepotrzebnie położyli nacisk na te aspekty użytkowe tego przedmiotu. Ale przecież poza tym to jest piękny wyrób, proszę państwa. Jakie to było drewno, panie komendancie? Egzotyczne drewno. Wygląda mi na bejcowaną sosnę, to już doszło do tego. Doszło do tego, żeby się zrobił egzotyczny gatunek w Polsce. No więc, ale jaka bejca, o to chodzi. Tak tutaj panowie się znają na tym. Komenda Miejskiej Policji w Gdyni, policja, herb Gdyni, metal, no co najmniej półszlachetny tutaj wokół tego logo. Stoimy na 350. 500. Tutaj proszę pana, mamy 500 zł po raz pierwszy. 600 zł po raz drugi. A, przepraszam bardzo telewizję. Pan mi zasłania najlepszego licytanta, który powiedział przedtem 500 zł. Ja mam nadzieję, że tak łatwo nie zrezygnuje, a pan mnie odcina od tego. Mogę powiedzieć. Tak, słucham. 700 zł, no. Ja nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, do czego tutaj doszło na scenie przed chwilą. Przedstawiciel samorządu pouczył telewizję. No to jest po prostu niewyobrażalne faux pas, ale dzięki temu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zyskała kolejne 100 zł. Telewizja pewnie się ze mną rozliczy w jakiś sposób za to moje zachowanie, ale ja naprawdę nie mogę tracić z pola widzenia dobrych licytantów, więc proszę wybaczyć, że ja pana tutaj tak obchodzę, żeby móc widzieć tych, którzy zainteresowali się tym wspaniałym przedmiotem. Stoimy na poziomie 700 zł. Pan spod filara prowadzi. 700 zł. Omiatam wzrokiem przelotnie górę, bo ona nie była specjalnie aktywna. Patrzę tam do tej wnęki, bo tam są twardzi licytanci. Twardzi licytanci są też przy tym. Tak, a jakaś narada z centralą przez telefon. Zrozumiałem, ale chciałem, żeby państwo też usłyszeli. Mamy 800 zł. 800 zł. 800 zł po raz trzeci. Gratulujemy. Filar się nazywa Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, a to pudełeczko, to jest pudełeczko z wodą toaletową, firmową wodą toaletową klubu rugby Arka Gdynia. Kto zna troszeczkę tę dyscyplinę sportu, wie, że niezwykle ważną rolę odgrywają tak zwane filary młyna. Zygmunt Zmuda Trzebiatowski nie grywał nigdy na tej pozycji w rugby, ale mógłby. I to właśnie on wybrał do następnej licytacji tę wodę toaletową. Zygmunt, czy chciałeś mi coś przez to powiedzieć? Nie chciałem coś państwu powiedzieć oczywiście, bo na części z państwa twarzy widziałem lekki popłoch. Otóż chciałem powiedzieć, że ta woda toaletowa
ma zapach rugbysty nie w trakcie meczu i nie bezpośrednio po. Ani nawet po treningu. Ale właśnie takiego rugbysty, który robi wrażenie, który imponuje kobietom i który nie tylko tężyzną fizyczną zdobywa sobie terytorium, ale także z zapachem. Jest. Żeby każdy z nas mógł poczuć, że marzenia są w zasięgu ręki, zacznijmy żartobliwie nisko, proponuję kwotę 20 zł. I 25 zł. 25 zł po raz pierwszy. Jakiś podchorąży nie chciałże? Poproszę cię, jak rugbysta, 70 zł, to jest nawet niecałe 2 zł za milimit. To jest w ogóle tanio jak barsz, proszę Państwa. 70 zł za ten flakon. Słucham? 80 zł, brawo. 80 zł po raz pierwszy. 80 zł po raz drugi. 90 zł. 90 zł po raz pierwszy. 90 zł po raz drugi. Ja się spodziewam nagłego ataku z góry. 90 zł po raz trzeci. Sprzedamy. Proszę Państwa, przedmiotem tej licytacji nie jest wbrew pozorom ta folia, którą tutaj głównie widać. Przedmiot licytacji jest znacznie ciekawszy. To jest filiżanka wraz ze spodeczkiem. Upewniam się, czy tata ponosi odpowiedzialność za czyny syna. Ile? Stuwa? Stuwa. 200 zł. I 200 zł po raz trzeci. Dziękuję bardzo. Brawo dla pana. Pan Jacek Duch jest laureatem, że od 1995 roku na tej aukcji licytowane jest serduszko, którego dzisiaj ofiarodawcami i w latach poprzednich również jest Akademia Marynarki Wojennej. No powiedzmy brutalnie, kawał szczerego złota, bo to po prostu oprócz tego, że jest to wyrób jubilerski z okolicznościowym napisem, no to jest to po prostu kawał szczerego złota. I pan komandor na własną odpowiedzialność, rozumiem, że jest to uzgodnione z wszystkimi władzami edukacyjnymi i wojskowymi, mówi złotówka. Znaczy ja rozumiem, że pan w razie czego pokryje ten deficyt, który powstanie, jeżeli to sprzedamy za 2 złote. Od 5 lat, proszę Państwa, nikomu się... Ale ciekawe, dlaczego od 5, jak to jest napisane 1995, to od 15 pewnie. Od 5 jest posiadanie Akademii Marynarki Wojennej. Proszę Państwa, bo to jest serduszko wykonane w 1995, ono wtedy po raz pierwszy się pojawiło na licytacji, a potem wskutek długiej i skomplikowanej historii znalazło się w rękach Akademii Marynarki Wojennej, która jest tak przemyślna, tak życzliwa całej idei Wielkiej Orkiestry, że sama to serduszko kupuje, potem za rok je ofiarowuje na cele Wielkiej Orkiestry, a potem wygrywa je w licytacji po raz kolejny. I rzeczywiście od kiedy uruchomili ten oscylator... Złotówka! Kto da więcej? 20 zł pod chorążowie. 50. 300? 500 zł. 500 do góry, ale pan mówił 1000 zł mamy. 1000 zł. Panowie podchorążowie, no były dopiero 5 postąpień. Oni zbierają. Dobra, to tam się damy czas, żeby się podchorążowie zrzucili. Ruszenia w szeregach mundurowych. Słucham pana. 2500 powiedział Janusz Kaczmarek. Proszę Państwa, brawa dla tego pana. Bar, proszę bardzo, potwierdza to. Tak? Wysokie obroty. Bar to potwierdza, dobrze. 3500 zł. Słucham? A nie, to nie było postępie. 4000 zł. Na to czekaliśmy. 4000 zł. 4000 zł. Stoimy na tym poziomie. Gdyby zakończyła się ta licytacja, zmieniłaby się historia. Historia by się zachwiała, proszę Państwa, ale pewnie by sobie jakoś dała radę, bo ona sobie zawsze daje radę. Słucham pana komandora. Pan komandor jest konsekwentny i chce podtrzymać tradycję. Zobaczymy, czy mu się to uda. Widziałem duży spokój na twarzy pana komandora, znaczy rezerwy są jeszcze spore. Pan komandor nie jest komandorem rezerwy, mój drogi Zygmuncie. W związku z tym może sobie pozwolić na taki spokój. Nie wyrwał go nagle na jakieś ćwiczenia, on po prostu cały czas na tych ćwiczeniach jest. Po jedno już osiągnęliśmy, wyrównaliśmy rekord ceny tego serduszka. Tylko proszę Państwa, czy ktoś jeszcze na sali pamięta takie nazwisko Sergiej Bubka? Ukraiński tyczkarz, który jeździł z meetingu na meeting i zawsze poprawiał o 1 cm swój rekord świata.
myśmy nie poprawili. Stoimy na poziomie starego rekordu sprzed lat, sprzed kryzysu, no sprzed różnych innych rzeczy, sprzed wyborów samorządowych, sprzed wyborów MIS. Marek, no, skoro przywołałeś Sylwia Bułkę, to ja to przypomnę, że jego wyniki zaczynały się od szóstki. Wiesz, no, tak, tak, jakby nie było. Pięć, to jeszcze duże pole do popisu. Pięć to skakał nawet jeszcze taki zapomniany Sokołowski, nie mówiąc już o naszym Władku. Pokaż Władka, bo ja nie... Zresztą wszyscy znają, gdzie jest Władka. 5 000 zł, proszę Państwa, po raz pierwszy. 5 000 zł po raz pierwszy. 5 000 zł po raz drugi. Słucham pana. Ale myślałem, że jakieś zastrzeżenia do regulaminu licytacji. 5 500, proszę Państwa. Wielkie brawo. 6 000, dobrze zrozumiałem. 6 000. Jest ta szósteczka z przodu, o którą chodziło. Szósteczkę mamy, chociaż proszę Państwa, pan Zygmunt Zmuda Trzebiatowski namawiał, żeby licytować po złotówce. Chwała Bogu, żeście go Państwa nie posłuchali, bo byśmy byli teraz dopiero pewnie przy 620 zł albo 624, a mamy 6 tysięcy. 6 tysięcy złotych to już nie są jacyś anonimowi bydgoscy złotnicy, którzy ofiarowali to dzieciom. To są, proszę Państwa, złotnicy, którzy się tutaj uwiecznili na tym kawałku szczerego złota i są to pan KS, pan JP, pan SW, pan AK, a przepraszam, pani AK, PK, TS, LK i WJ. Więc proszę Państwa, jest to sygnowany wyrób, tak? To nie jest anonimowy jakiś produkt tam nie wiadomo kogo czy z fabryki, tylko rzemieślniczy wyrób, który ma swoich autorów. Proszę Państwa, wystarczy pojechać do Bydgoszczy, przejść się tam po jakimś deptaku, patrzymy, złotnik, tak? Władysław Jasiński, sprawdzamy, WJ, no to ten. Także proszę Państwa, to jest dzieło sztuki sygnowane nazwiskami autorów i tak. 6 tysięcy złotych po raz pierwszy. Co? Proszę? 6 tysięcy złotych po raz drugi. Słucham pana. Kontratak Akademii Marynarki Wojennej, 6 500 zł. No będą chudsze obiadki, panowie. Będą chudsze obiadki, ale dzieci za to będą operowane sprawnie, te, o które dba Jurek Owsiak i my wszyscy tutaj zgromadzeni. 6 500 zł po raz pierwszy. 6 500 zł po raz drugi. 7 000. I niewiarygodne, 7 000 zł. Żyje wręcz we wspaniałych warunkach, we wspaniałych kontaktach, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną. Także nie ma. To się skończy, to się skończy. To się może skończyć. W każdym razie, proszę Państwa, mamy 7 tysięcy złotych po raz, który to? Pierwszy. 7 tysięcy złotych po raz pierwszy. A jeszcze się wychylę, zajrzę do baru. Do baru zaglądam. Teraz Widziałem ruchy przy klawiaturze telefonu pana komandora, co może znaczyć konsultację na najwyższym szczeblu. Zatem nie trać wiary, nie trać wiary. Tak. Była zgoda kwestora na to, że czasowo zawiesi się drugie dania. I słuchamy, co dalej. 7 tysięcy złotych po raz drugi. To już jest po raz drugi. 7 tysięcy złotych po raz drugi. Cóż za spokój. 7 tysięcy złotych po raz trzeci. Gratulujemy panu. Dzisiaj się zadość i również to serduszko ujrzymy przyszłej orkiestrze świątecznej. Jestem zbieraczem, kolekcjonerem już od 22 lat. Serduszko trafia na pewno w dobre ręce. Jestem przedsiębiorcą tu gdyńskim też już od ponad 20 lat. Więc podejrzewam, że w najbliższym czasie to serduszko chyba wróci na licytację. Panu możliwość uściśnięcia prawych dłoni pani pod chorążą. Nie, to jest właśnie podwójne zaproszenie na festiwal. Mam nadzieję, że w Gdyni tej imprezy reklamować nie trzeba. Nie, to przyjaciel. Można spotkać nawet, proszę Państwa, Martę Żmuda-Trzebiatowską, proszę Państwa. Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski. Kropeczka jak ludzi, tak jest. Ten nie ma kropeczki nad pierwszym Z. Gdyby miał kropeczkę, to by się nazywał Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski, a w związku z tym, że nie ma kropeczki, to jest... Czy to jest 40 osoboseansów?
osobo seans jest wart no, 15 zł. Czyli wyliczamy tą materialną wartość tego gestu. To już jest około 600 zł. Plus możliwość spotkania Marty Żmuda-Trzebiatowskiej, to po prostu niewyliczalne. 90 zł. Proszę Państwa, wszystko co do tej pory było poważne. To jest około 20 filmów, 2 osoby, 40 jakby osobo seansów, plus różne dodatkowe atrakcje, jakieś tam ocierania się o aktorki i aktorów, reżyserów, jurorów. Można nawet szepnąć coś jurorowi na ucho. Miłośnik polskiego filmu krzyczy Stuma. Dziękujemy bardzo za pierwsze postąpienie. Kolorzowie, jakby tak kupić 200 to razem. 200 złotych już. Gdzie? Ja. 200 złotych. 200 złotych to już trochę gorzej, ale by tak to kupić razem, prawda? Tak 20 kolegów na każdy seans z jedną koleżanką, to ciągle jeszcze się opłaca to przebić, słuchajcie. 200 złotych po raz chciałbym pierwszy. Z dumą zadzwonić do kuzynki i powiedzieć jej, że cena była naprawdę imponująca, Marek tak zachwalał, więc teraz już nie wypada pozostać przy 200 złotych. Mam nadzieję, że cena jeszcze wzrośnie. No niemniej jednak 200 złotych to jest obowiązujący kurs tego zaproszenia, 200 zł po raz pierwszy, mamy tutaj od pana Jacka Ducha, 200 zł po raz pierwszy, z prezesa Ciąka to jest również niewyliczalne w pieniądzu, 500 zł, słucham bardzo, 600 zł, ja widzę, zaraz pana prezesa dopuszczę do głosu, tylko chcę powiedzieć, że dopiero zbliżyliśmy się do faktycznej wartości takiej rzeczowej, materialnej tego gadżetu. Słucham panie prezesie. 700 zł, 700 zł po raz pierwszy. Przebiczka czwarka to już jest w ogóle, proszę Państwa. Pan Jacek tu powiedział 1000, a pan powiedział 900, a tutaj usłyszeliśmy 1000 zł. 1000 zł. Zygmunt, fantastycznych aktorów. Nicholson nie przyjeżdża. Pierwszy. 1000 zł. Pan prezes. 1100 zł. 1100 zł. Czy tam jest, czy w Inwestkomforcie ewentualnie za nią przybylską, bo byśmy nie uściślili dokładnie, o które to spotkanie chodzi. 1100 zł, 1200 zł po raz drugi, a nie pierwszy? Nie, 1200 po raz, 1500 zł. No, to zasługuje na to.